Dzień dobry. Czołem żołnierzy. No hej, witam. Hua! Dobrze, teraz tak, wiecie, nie zbliżać się do krzywa pod żadnym pozorem. To raz. Dwa, wszelkie wyposażenie macie już na sobie, także nie liczcie na przezbrojenie. Ewentualnie jak dotrzemy na lotnisko, może tam będą skrzynia, bo w bazie ma ich dwa, to jedynie wtedy można się uzupełnić. Aczkolwiek to też zada pytanie, bo nie mamy wolnej ręki w tej kwestii. Dobra, na razie jest nas... Ja nie mam żadnej amunicji na sobie. Ale tylko masz dwa załadowany magazynki. Magazyn, tak domyślnie. Załadowany jeden i dwa na mojej kamizelce, ale w plecaku nie mam nic. No to przerzuć sobie do plecaka, jak ci wygodniej. Masz tyle amunicji, ile jest w przydziale, tak? No. Ale ty to masz po 200 chyba magazyn. Podamy mi sar. Ja tylko zobacz, czy tu się da bezpiecznie wchodzić na tę pozycję. Dobrze, teraz zrobimy tak. Manning, dajesz się na główną bramę w stronę Elsie Austin. Tam pilnujesz ty. Tam jest twoja warta. Kenji plus Stoniu na górę, na East. Musiałem się pomalować na niebiesko? Tak, pomalujcie się mimo wszystko, zaraz jeszcze dam rozkazy dla reszty, bo będziemy się jednak swoimi sekcjami, jak dotrzemy na lotnisko w Prozaka. Mam radzie średnie, co? Dobra. Ja sobie, jak wejdę na górę, to sobie ustawiam wszystkie kanały na różnych tych... Tak, śmiało, ja nie wiem, czy mam radę na prezent długie. A kto tam był? Paladyni, nie? Tak, Paladyni, czekajcie, skąd żyła, chodź ze mną. Paladyni, zgłoś. Paladyni, zgłoś. Dobra, rozstawcie się tam jakoś tutaj, no z dowódca już też nas rozkłada. Paladyni, wszystko jest na tobie, rozmyśl ludzi wedle własnego uznania. Nie rób patroli, bo to bez sensu, rozstaw ich ewentualnie na czujkach. Dobra, ja sobie radio poustawiam. Jeśli ktoś znajdzie w kamp, rob strepo, radio, niech mi zamelduje. Paladyni, u nas są dwa radia długie, jak sobie... Ostrzał. To blisko gdzieś. Kierunek 40. Ale granat może rzucić. Nie. Wstrzyma się z ratnikiem. Nisko. Są pod nami jest. Są pod nami. Są na 40 pod nami. Widzę już. Rzucę granat. Pod pozycją dowódcy bezpośrednio. Paladyni, powtórz komunikat. No, ja poszedł. Mamy kontakty ze wschodem. Potwierdzam, u nas to samo. Obrwałem. W naszej bazie znajduje się moździerz, w razie czego możemy ładować. Przyjął, na razie się z nim wstrzymajcie, nie będzie potrzeby, by go używać. Mark 6, a więc to nie będzie szybki pocisk. Powtórz? Możliwe, które mamy, to Mark 6, a więc to nie będą szybkie pociski, tak? Uprzedzam. Ale na razie nie będziemy go używać, tak się. Wróg u nas w kampie. Za tym budynkiem.
Więcej jest. Wszyscy zrób stropo, sprawdzić czy nie macie przypadkiem sapera. Dobra, już w radio mam ustawione w razie czego. Przyjął mnie na słuchu, jeszcze nie mam gotowego w razie czego. Jakby coś było do mnie, meldy. A co mam jeszcze na słuchu, która... Główna. Dowódca, medyk by się przydał, bo mi się rana otwiera na nodze. Będziemy o to zaraz meldować. Na razie na 6-7 nic nie było. Żyła, podejdź do nas do bramy głównej. Przejął. Zachód, południowy zachód. Jak coś, to strzelkę tutaj z znacznikiem pojawiła się nowa amunicja. Przyjął, zaraz ewentualnie będziemy wyprawiać sekcję, żeby się rozbroić. Tak, może trafił w naszą bazę.
Paladyni z góry. Paladyni na południe. Kilku ludzi patrolujących chodzą po wzgórzu. Przyjął, chwilowo mamy amnych, da się nimi dać. Widzę właśnie, że moździerz mieliście. Powiedzieliście na południe. Miałem kogoś na 6-7 przed chwilą, ale znikło mi. Przyjął pilną jeszcze. Ogólnie to jest, z tego co ja widzę, to jest dużo takich ludzików chodzących po tym całym rejonie, także trzeba tu uważać, bo oni są wszędzie, kurwa. Przyjąc to, nie myjcie ich na uwadze, zdawajcie mi raporty co jakiś czas, powiedzmy co 10 minut. Czy ja ich słyszę, ale mam za krótkie radio i nie sięgnę do na 6-7 do nich. Macie amunicji do MK. 6 magazynków. Niecałe 6. Dobra, to widzę, że wszyscy mamy mniej więcej tyle samo. Może mam więcej, nieważne. Paladyn, nie znalazłeś ich? Nie znalazłem. Paladyni, zgłoś. Paladyni, zgłaszam się. Potwierdź, że masz poprawne radio długie. Nie potwierdzam, mam radio szybkie. Znaczy, mam jedno radio długie w barze. Przyjął, pobierz się natychmiastowo, ustaw sobie częstotliwość długą dla placówek górskich. Miej nasług, gdybyście potrzebowali wsparcia, macie moją bezpośrednią autoryzację i możecie wezwać zarówno medyków, jak i wsparcie lotnicze do ewentualnej likwidacji kontaktów, o ile chęć go zatwierdzi. Jak przyjąłeś komunikat? Paladyni przyjął komunikat. Bez odbioru. Paladyni, oni są mniej więcej, ta piechota, co ci mówiłem, oni są na 081094, 081094. 081094. Tak jest, bo ja was widzę z naszej bazy.
sięgamy wzrokiem na 081, 094, ponieważ jesteśmy z bazą na północ. Jasne. Paladyni, u podnóżu waszej góry w kierunku southeast. Podnóża naszej góry w kierunku southeast, tak? Proszę? Paladyni, nic nie słyszę. Powiem ci jeszcze raz, u podnóżu waszej góry. To jest tak gdzieś bardziej na southeast. Jak są te trzy trupy, co tam leżą, to całkiem w dół jakbyś szedł. To tam powinno być takie duże, takie długie pale, tam jakieś kontakty chodzą. Tak, ale prawdopodobnie to są cywile, nie mają broni. No właśnie, też tak to wygląda. Paladyni, sytuacja na radio długim. Cisza radio. Praktycznie nikt się nie odzywa. Mamy radio długie w barze. Jest? Znalazło się? Znalazłem, ale jest chyba... Wejdę na inny kanał. Mnik zgłosił. Manning, zgłaszam. Blaszaku, na środku placu, tuż przy załadunku bananów, masz jeszcze 10 taśm. Salek, kapi. Ej, uważaj, zostawiam cię na górkę. Dobra, mam kontakt z HQ.
czyli dobra robota. Sam mam radę, zaraz spróbuję się z nim skontaktować. Jak coś, to przed chwilą nadawało Janki na kanale. Mam łączność Charlie na moim radiu, nie słyszę Hejczki. Ja słyszę Hejczkiu i Jan. Rzeszcze. Przyjął bez odbioru. Co? No, uwaga, są drony samobójcze. Drony wybuchają w powietrzu i rany ludzi odłamka. Maciej jest zestrzelony. Zestrzelony. Tylko uwaga, de pozostałe. Krzaczory i to drzewo, to by w ogóle twój wyciął. Paladyni? Paladyni, podaj mi model swojego radia. Długiego oczywiście mówię. Podaj mi model swojego radia, długiego. ALC210. Przyjął. Co tam? Co tam, sierżancie? Leci. Leci powoli. Spokój teraz, nie? HQ pyta, jak tam się trzyma. Powiedz, że mamy skrzynkę bananów do odebrania. Ty, nie ma już. Co, słabo cię słyszę, Szaka. Panowie z południowego obozu, macie banany jeszcze? Powiedz coś teraz. Nie, ja tylko słyszę. Pady mi do Szaka. Paladyni do Szaka. Znaczy paladyni z nimi gada. Kurwa, jest tak gorąco, że moja... Możesz na nas. Do bunkrów! Nisko. Wszyscy w bunkrach? To jest moździerz, czy to są granaty? Nie, to wyglądało na taki... Szaka, głoszcie te paladyny. Panie dowódco, ja nie słyszę tego, ja nie słyszę świstów. To nie wiem, czy to moździerz. Żyła, zgłoś. Zyła, come on, let's go. Gdzie widzicie? No, obsadzać tą bramę. Manning, zgłoś.
Paladyni, zgodź, że jesteśmy teraz pod oszczałem. Nie wiem, z nieba coś leci, nie wiem, to moździerz nie... Zgłaszam się, potrzebujecie zaopatrzenia bananu? No przydałoby się, bo pusto jest. Przyjął już. Co tu się dzieje w ogóle? Właśnie Paladyni wzywał teraz tych banany i pomoc medyczną. Przyjął. Do której tu mamy siedzieć? Moment, to my tu do której godziny jesteśmy? Do 17, 12. Ale to my tu godziny jesteśmy, ja pierdolę. Jeszcze 2 godziny mamy warty. Jak 2 godziny? Mamy do 17, jest godzina druga dochodzi, w ten. Po trzecie, a to tam jest ten dobra. Dowódca, all clear? Manning zgłosił. Manning zgłaszam. Meldowaliście, co się słyszałem? Tak, pytaliśmy cię, czy już można wyjść. Tak. Najprawdopodobniej ostrzał usta, mówicie wrócić na swoją poprzednią pozycję. Copy that. Widziałeś coś Kenji przez ostatnie 10 minut, 15? Nie. Dobra. Ostatnio przy bramie tego. Dowódca mi znikł, ten patrol, co był między nami, a tamtymi, a Paladyniem. Przyjął Azymut mniej więcej ostatnia ich pozycja? 20. To jest totalnie jakich ten jest, jakich z osada. Aha, dobra, to na 20 jest z mojej pozycji. A nie, dobra, są, jest. Tam jest 3 ludzi. O, tam będzie ZUS 900. 800. To nie jest dalmierz, tylko kurwa celownie klasy, bo się dziwię, że nie działa to gówno. Ty, tam coś się rusza. Bliżej ich, czy bliżej nas jest? Bliżej nas, raz, dwa, trzech. A widzę, na szczycie są nie, teraz. Nie, teraz są już... Na grzbiecie. Są na tym grzbiecie najbliższym, tak? Rozumiem. Gdzie ty... No, no, ta. Jak jest tak między grzbietem. Taki... To... Widzę, dobra. 4 tam jest. Meniko, 2 w tej pozycji, Azymut 20, 40 mniej więcej. Azymut 20, 340. Kontakty, 4 osoby. Miejcie oko na bramę północną. Na razie wstrzymacie się. Przyjąłem, nie potwierdzam kontaktu. Jest prawdopodobnie w waszej martwej strefie, widzimy go ze strefy z góry. Przyjąłem. Nie mają nic przeciwlotniczego, gdzie te chuje są. Kurwa, znikły. Widzę. Nie widzę, że nie mają nic przeciwlotniczego, ale mają ten. No właśnie. Kręć dom dostanę tymczasowo. Przyjąłem. Tam jest taki jeden kurwa kamyczek. Zawsze mi się wydaje, że tam ktoś stoi. A tak cień się rzuca zjebanie, że masakra. Teraz nie widzę tych czterech, czy ilu tam ich było. A nie, oni co? Pod górę weszli. Ale widzę tam przy takim głazie. Kilku. Na 340. Ale powiedz im, że na ziemi są jeszcze patrole, ale są za daleko, nie możemy nic im zrobić. Przyjął, jak też to wysłali do nas medwaka. Ja słyszę, ja mam na słuchu, ale nie mogę nic mówić, bo tylko na średnim ich słyszę. Dobra, panowie, musimy wyeliminować te kontakty z tej odległości. Stronie, daj, podaj odległość. Medycy zaraz będą. Podaj odległość mi do tych kontaktów na radio, jak możesz. Podać ci kontakty? Podaj mi stronie odległość do nich, jak możesz. Ja mam dalnych laserów, więc nie widzę. Kontakt, przydanie. Więc...
Są na 20-20. Nie widzę. Padł. PK. Drugi. RPG tam jest. Żyje. Nie żyje. Dobra, są coraz bardziej odważni, widzę. Czy oni z prawej strony mogą jakkolwiek wejść? Dobra, Stoniu, Kenji. Musimy wyeliminować te kontakty, które są w pobliżu Ezji, tylko trzeba ich zlokalizować. Zawałbym teraz dostał przez ciebie, panie Szakal. Jeszcze raz? Zawałbym teraz dostał. Czemu zawału? Znaczy North. To znaczy Stoniu, nie wiem. A tu cień jest. A tu widzę powłoka, patrzę na dół, tam coś się rusza, to cień jest. No dawaj, pola dni. Zapytajcie Melinda, czy nie potrzebują gdzieś pomocy medycznej, jak ci już coś leci, coś leci. Powtórz komunikat. Dron leci. Zapytajcie niemieckich, czy nie potrzebują pomocy medycznej, jak medewak już tu wylecił. Kurwa, kontakt. Paladini, uważaj, drony latają tutaj, kurwa. Tak, drony wybuchają, uważajcie na nie. Likwidować wszystkie drony. Dobra, teraz tak, Kenji. Uh-huh. Widzisz te kontakty, które były blisko Elzy? Teraz nie. Cholera. Może są po drugiej stronie tego wzniesienia. Być może, albo są niżej w kotlinie. Dobra, wypatruj ich cały czas z tej pozycji. Tylko podchodź powoli. Potrzebujecie asysty przy bramie? Odmawiam. Przyjął. Chwileczkę, z gościa na kanale głównym. Tutaj Alfa zgłosił. Coś leci? Dwa stare, dwa nowe. W takiej temperaturze to jest 40 za godzinę. Nasza helka jest na północy. Aha, widzę. Przyjął. O, nie można przygotować transportu. O, wychodzą ci. Mamy jeszcze godzinę warty, będziemy się zbierać na Elysium. Gdzie ich masz? Przy kamieniu, takim na 340. A, dobra, widzę ich. Uszczędzę za granicą. Może granatnikiem? No pierdoli tam, jak umiesz. Jest na 250, nie? Próbuj, Kenji. Celownik jest na 250. Będziemy cię korygować, bro. Będę cię korygował do czego. Oddaj na razie jeden strzał. Nie widziałem, gdzie to spadło. Na dole. Dowódcy, ja nie angażuję tych kontaktów. Oni są z kilometr za nami. Być może są w mafie martwej strefy, skupcie się na razie na bramach, tak jak stoicie, poradzimy sobie z nimi z góry. Znaczy ja ich widzę, tylko że oni są dosyć daleko ode mnie. Przyjął, w takim razie nie martw, na razie amunicji. Dalej kapi.
O, w końcu Jeden jednak. padł. Mniej więcej poprawkę na 500 metrów musicie wziąć celownikiem. Ładuję magazynek. No, drugi pad. Trzeci padł. Czwarty poleciał do góry, o, widzę go. Czwarty jest na głowę, nie widzę go. Dobra, nie, to jest... Tak, nieważne. Mogę go wskazać palcem? Dobra, nieważne, widzę. Widzę go. Dostał, położył się. Dobra, nie żyje. Dobra, pomogę wam, chłopaki. Już nie trzeba. Wszystko zlikwidowane. Dobra, na tamtą odległość jest 500 metrów. Akurat na holograficznym doby... na... Fu. Na kogo doby się z tego celuje. Tam Wilkelka jest na naszym obozu. Tak, twierdzę. Ogólnie za pół Idziemy godziny to po powinien by mi, się mi zwijać, ale to może się przedłużyć, coś mi się zdaje. Znaczy najprawdopodobniej najpierw będzie musiała desantować się jedna drużyna, zastąpić nas, dopiero jak oni wejdą na pozycję, my schodzimy. Paladyni, zgłoś. Paladyni, zgłoś. Dotarł do was medewak, łatają was? Tak, łatają. Mamy jednego medewaka. Przyjął, zapytaj się HQ na radio, jak będzie wyglądać zmiana. Najpierw my idziemy do LZ, czy najpierw drużyna, która będzie na LZ wchodzi na pozycję, a potem my się ewakuujemy. Zapytaj o procedurę i mi odpowiedz. Panie dowódco, najpierw drużyna, to przynajmniej tak było na wykładzie. Znaczy najpierw drużyna przychodzi, a później my wychodzimy. Czy to jest Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to jest ogólnie umowne i wiele zależy od dowództwa naczelnego. Mogłem coś pominąć jeszcze w razie czego, jeśli było faktycznie podkreślone. Ja potrzebuję kurwa normalnego radia. It's fucking hard, boss. O, poczekaj, znalazłem kąt, patrz. Na razie skoro tak mieliśmy. Ja nie mogę na to patrzeć, ja muszę tak patrzeć, tak trochę... Coś tam pierdolnęło chyba u nim. No, do rajko gdzieś, nie widać. Coś wybuchło, mówisz? Paladyni, u was to jebło? Tak, u nas, spokojnie, wszyscy są... Paladynie, jak będzie 16:55, zgłoś do HQ z przypomnieniem, że potrzebujemy zmiany. Tak, na pewność. Kurwa, skończyłem tutaj zamiast w biurze. Jeszcze nawet kurwa kaprana mi nie daje. A ty masz co, RCO? A co ty masz za celownik chujowy? CCO, ja pierdolę. Dali mu CCO. Ty kurwa, to człowieku, to zabiło więcej ludzi niż ty w życiu widziałeś. Dowódca, a wy widzieliście tego gościa, który się kitrał za skałą? Wy go tam widzieliście, nie? Bo wy mieliście lepszy kąt na niego. Od tej, on był od nas teraz na 320 gdzieś tak. Nie, był, bo go ściągnąłem, nie? Dlatego wypuściłem 5-6 kulek. Wyzerowałem na niego pięknie. Helka leci. Rzucicie też medyka tutaj do nadrobionego. Leci do nas? W naszą stronę. Przyjął, być może dostawa.
Wy teraz to już jest. Ale nie, bo wy macie tamtego medyka odebrać, tak? Tak. W Afganistanie to samo skurwysyny robili. Czekali. Chyba nie, bo poleciała. Później tylko czekali 5 flag, żeby nasze NV oślepić i napierdala nas. No niestety my medyka nie doceniamy. No, coś się tu odpierdala dzisiaj. Jasne. Dobra, zmieniam kanał, stronie wezmę kanał. Chujnia, nie dostaniemy medyka, chyba że ze sztabem się skontaktujemy. Ile mamy rannych w naszym obozie? Ja jestem ranny. Ale w sumie zaopatrzony jestem, na razie nic mi nie jest. Dam radę. W ręku dostanę. Mogę się oddelegować do hangaru na 3 minuty? Do bunkra. Co ma być ostrzał? Nie, on się po prostu chciał delegować na 3 minuty. Wróć na pozycję 5 do tego bunkra, gdzie byś chwilę temu. Okej. Okay. Walą do naszego śmigła w Nord. Nie śpiewaliście tego na szkoleniu, żołnierzu? Nie śpiewaliście tego na szkoleniu? Kolejny na pineapple under the sea. Punch, bop, square, fence. Amphibians in the bushes, eh? SpongeBob SquarePants. If nautical nonsense is something you wish. Paladyni, w razie czego mam nasłuch na hejczki, mówię się zejść z częstotliwości. O, rzeczywiście, pojawiło się teraz. Hejśku, zgłoś dla Alfy. Hejśku, zgłoś dla Alfy. Ten na złym radiu nadał. Chcesz przejść? Nie można wstrzymać. Ej, tu są papi. A nie, to są tylko liście. Hejczku, dla Alfy. Szaka, XZ pyta, czy wy chce, bo potrzeba medyka. Zgłoś im, że tak. Mamy jednego. Z jakiegoś powodu się nie mogę połączyć. Alfa zgłasza? Tak, to nasz. No, no, no. Nie mów, ja słyszałem, że Turcy im pomagają. Coś się działo? Ja powiedziałem, co tam się dzieje? Coś się działo? Szaka, zametruj Meningowi, który pewnie mnie nie słyszy, że będą lądować. Znaczy będą wsyłać medy. Helpy słyszę. Jeszcze raz. No bo lata tutaj. Medyk w drodze. Przyjął. No 60. To jest głośno, Alfy. Alfa zgłasza. Walam do nich? Dowódco, mamy jakieś strzały dobiegające z między 0 a 300.
Przyjął. Nie wychylać, obserwować. Przygotuj się, moi dycy do ciebie lecą, stoni. Jasne. Ten mnie mogą zobaczyć. Na teraz. Linii to będę ściągać, czy? Tak. Wołajcie HQ Bobo i przekawcie mu, że ja ich słyszę, aczkolwiek oni nie słyszą mnie z niewiadomych przyczyn. Na ziemi jest. Medyk na ziemi. Przekaż, zapytaj ich o zmianę wart, bo minęło 5 godzin. Siema, cześć, panie kapralu, dzień Warzuk. Ja tam w rączkę dostałem. Manik, może zejdźmy trochę niżej. To Borsuk, to zobacz, tak, mnie też poszedł. Panowie, ja wnóżkę dostałem. Kontakty i potem lecimy do punktu ABL. Manik, ty jesteś ranny, czy ktoś tu był na skórę kontakt? Negatywnie. A ty żyła? Mamy atak na bazę. Żyła, powtórz. Odmawiam, nie jestem ranny. Okej. Okay. Co tam w ogóle się dzieje, Borsuk? Ogólnie to zjeżdżam. Powtórz proszę, Szaka, komunikat. Byłem w poprzednim jaki punkcie komunikat? Dron kolejny. Nie wiem jaki to był punkt, bo w sumie nie śledzę tego. To są cały czas pod ostrzałem z macierza. Kolejny dron atak gdzieś obok obozu południowego. A widzę, że tutaj u was całkiem spokojnie. Dobrze. Dobra, panie sierżancie, wszystko w porządku, widzę, także jest ok. Jakiś ból pan odczuwa, coś jak dolegliwości? Dyskomfort? Cokolwiek. Panie dobra, się panowie zieloni, wycofujemy się do punktu ID out. Kędzi, słyszysz mnie? Tak. Sierżant chyba za nie mówił. Tak, dobra. Dzięki. Przyjął panowie z biurka przy południowo-zachodniej bramie. Dobra, u ciebie coś, jakieś dolegliwości? Przyjąłem, dowódco, mamy kontakt ja, tylko 260 w dolinie. A, to jest dolegliwość, nie? Czekaj, przyjął. Jakoś się słabo czujesz, jakbyś był nieswój, czy coś takiego? Nie, dobrze, się czuję. Dobra, to już tutaj spatrzę. To was łani. Mogę się palcem w tym kontakt, jak możesz. Dobra, w porządku. Okej, okay, dzięki. To idę jeszcze tam się sierżanta spytam, czy ktoś potrzebuje pomocy. Uważaj, bo ostrzał jakiś jest. Mamy kontakt, czekamy na was przed wyjazdem z bramy, ruszamy na LZ. Dobra, wychodzi za bramę, Stoniu, Kenji, Żyła, Manning. Zostawiamy ten? Bez obozu tak, opieki? Tak, mamy wedle instrukcji HK, mamy zostawić obóz i ruszyć na LZ. To może weźmy coś na drogę. Będzie przezbrojenie na lotnisku też. To zostawmy to dla nich. Nie mamy już czasu zresztą na zmianę, zaraz przejdzie kolejna warta. Panowie z biurka i ruszamy, nie ma kurwa czasu teraz na nic. Chodźcie do mnie. Dobra, my tylko bierzemy ze sobą. Tak, potwierdzam. Zabierze go najbliższy śmigłowiec. Medyk Tom, Borsuk, kapral, tak? Dobrze widzę. Potwierdzam. Otrzymaj się z tyłu, Borsuk. A nie mieliśmy iść przez południową bramę, dowódco? Bez różnicy. Kapitan. Dobra, ruszamy pana. Kolejny też głowy kolumną w miarę rozproszoną patrzeć na bok i kto jest na końcu ma zamykać sam tył. Paladyni też już wyruszyłeś? Tak, wyruszyłem, ja też tak przebaczył. Ty uważaj tam, bo tam wtedy te kontakty my widziałem, nie? Tak, likwidowaliśmy już się. Okej. Okay. Ja sobie. Paladyni zameluj, że wyruszyliśmy jako alfa na LZ. Będziemy tam do 3 minut. Ostrzał. Lewa strona.
tak, zdjęte. Dobra robota. Gdzie on kurwa był? Musimy iść wyżej trochę? Alfa na kanale placówek, czek. Usie. Kontynuujemy. Paladyni, zapytaj, jak śmigłowiec leci do nas ze zmianą tylko. Bo muszę wiedzieć, kogo muszę, mam nawoływać. To nie do nas, chłopaki, to nie do nas. Wiem, to będzie między na... po prawej gdzieś. Mamy Chinooka. Lecimy dalej. Alfa przyjął, mamy ostrzał od co jakiś czas. Aktualnie nie jest zgrywany w żadną z placówek. Come on, bossy, come on. Come on, man. Załoga Chinooka, zidentyfikujcie się na Alfie. Janki, zgłoś. Tutaj Alfa, my zarówno z Alfie, kiedy wy będziecie mniej więcej kiedy wy będziecie drużyna? To nie słyszysz mnie na tych częstotliwościach, czy nie? Oni już jedną drużynę wyrzucają na tym. Tak, przyjął, ale czy słyszałeś, jak ja nadawam na tej częstotliwości przed nimi? Jeszcze raz. Czy słyszałeś, jak ja nadawałem na tego? Nie słyszałem. Zamelduj im, że już biegniemy, jesteśmy kilka minut od celu, być może dwie max. Jasne, to zmieniam. Mają problemy z radiem, muszę wykorzystać wasze mosty łącznością. Ten, powiedz, że ten śmigłowiec, który odebrał przyniósł drużyny, ma czekać i ma na co odebrać, nie mają co lecieć nie jeszcze. Zieloni w punkcie ja już. Czeka film to, żeby nie latywali, co wysadzili. Dobra, ja jestem, oni nic nie gadali, że kto nas będzie zabierał. No ale najprawdopodobniej są to oni, Kafu każdy ma się zatrzymać. No na razie oni jeszcze mają ekipę na tym, no rozrzucają na linach tamtych. Zgłoś do Janki, że podbierają nas i wysadzają nas na lotnisko. Rozdzielałem się na dwie sekcje, tak jak wcześniej. Krzyknijcie medykowi z tyłu, żeby nie siadał do ciebie. Na drugi punkt poleciał. Hej, witam. Zieloni, ruszamy do... Paladyni, ile jeszcze u was jesteś w poszpodcieniu?
my też jesteśmy na punkcie Eddy. Wysiadała to już na bramę. Się nogę, jesteśmy po drugiej jego stronie. Dobra, ładować się powoli, ja się ładuję na końcu. No cześć. Dowódca drużyny na crew. Okej, to nie wiem. Ładować się. Siema panowie. Wszyscy na pokładzie. Ktoś jeszcze? Intel Crow. Wszyscy na pokładzie, stoją za Malduimi. Stoniu na pokładzie. Śmigle za mel. Wszyscy na pokładzie, możecie startować. Tak. Przyjąłem. Lecie z nami pilot? Miej nadzieję. Boże, moje uszy. Strzały strzelają do nas. Lotnisko. Lotnisko. Na lotnisko. Niech dowódca drużyny przejdzie na interkom. Jeszcze raz, bo nie słyszę. Dowódca drużyny na interkom. Stoń, przewódź się na interkom. Ja nie mogę nadawać, bo mnie nie słyszać na razie. Kuba, na który kanał miałem się przyrzucić? Krok. Przewódź się na lotnisko. Ja. Tutaj Alfa na lotnisko. Twoją drogą, która drużyna miała, znaczy, któryś śmigło miał na opatrzenie do tańczyć? Zaraz rozwiążemy tronem paladyny, wylądujmy się tym zajmiemy. Okej. Okay. Albo do lotniska zgłoś. Ja ich nie słyszę nic nigdzie. Czy jest jakiś wyraźny powód, dla którego lecimy tak blisko terenu ISIS? Nie zadawać takich pytań. Panie dowódco, byłem na lotnisku na tym kanale, nie słyszę jeszcze raz by. Czy... W każdym razie mi nasłuch. Próbuję rozwiązać kwestię rady, jak będziemy na siłę, może znajdę jakiś nowy. Na tym kanale, co tam miało być na 557. No bo już widzę. Musimy jakoś szybko obejrzeć. Dobra, jesteśmy na lotnisku. Otworzy ci rampę? Otworzy ci rampę?
Jeszcze nie, raczej. Poczekaj, ale lądujemy. Dobra, to na ziemi. To właśnie. Dobra, Stoniu, podziękuj i załodzę śmigła, mogą już lecieć w razie czego. Nie. Dobra, teraz tak, ale chodź mi na sekundę twoje radio na siebie, dobra? Twoje mogę sprawdzić. Długie? Długie, długie. A, bo tu masz inne radio niż ja, już widzę, że problem leży. Chyba nie śmiał dobre. Ja to wezmę twój w formie plecaku. No kurwa, oczywiście, że ty masz dobra. Ja mam kurwa lotnicze. Czekajcie, muszę to. Gada się, miałeś lotnicze. No bo myślałem, że ty też masz lotnicze. Dobra, nie usłyszałem, myślałem, że też masz 200. Że też no masz nie, ja 164, mam dobra. Jakie ładne, masz okulary. U nas było tylko takie, dobra, teraz. Dziękuję. Męski nie było? Pierwszy i drugi ustawiany jako. No, nie, skończyły się akurat. Pierwsze lotnisko, drugi tam HQ. A, teraz muszę je po swojemu ustawić, czekaj. Przyjmuj ładne okulary. Dziękuję. Stylowe. Kwadratowe. Bardzo ładne. Ja bym chciał takie, wiesz, okrągłe chciałbym mieć. No, super. Sexy. Sexy flexi. Wiesz, ten to ma jakieś. Oh yeah. A ten ma ładniejszy. Ten to ma takie typowe. Dla takiego dresika polskiego. Potul. Nie po to wydałem $200 na polistyki, aby uznać, że one są jakieś dla dresików. Bo są. Ale są. Ale panie, ale za to są markowe, Wile X. Wiesz ile ja za to wydałem, cholerstwo. Nie kupa. Moje są lepsze. Klasyki. Nie wiem, co? Limonki sobie. Okay. Klasyka zawsze się sprawdza. To może poinformować tamtych, co nas zastąpili. Kto tam w ogóle miał nas zastąpić? Brawo, brawo. Brawo, może ich poinformować o tym, żeby uważali na drony, bo latami wybuchają. Tak, zaraz ich o tym poinformuję, tylko muszę radio działania wskrzesić. Bo coś się zjebało znowu. Dobra, już raz razie dobrze. Coś leci. Ej, od razu ten nałóż binokulę. Hotel to jest Merewa? Radio, na dowódcy, ale... chyba ta. Prido, nie, to nie załóż, żebyś poszedł. No, no, ale to problem z radio. A nie. Kolejny transport do Mike. Widzicie, miniganem.
Nie ma tak, tutaj... Tak, potwierdzam. Przekażcie do drużyn stacjonujących w górach, że mają uwagę na latające drony. Latują ponad bazę. Nie, to na diwach jest. Jakoś tak dziwnie leci, ja bym się odsunął. Panowie, kolumną za mną. Przy okazji skieruj założył tą płaską zobaczę. Nie będziemy jechać w pokoju za tobą. Go, go! Jeden jest zombie, jest bunem. Nie wiedziałem, że to będzie biegiem marsz. Co ja skoczę na tam dalej w hangarach, może zobaczę. Zajebali nam Hanwiki. Nie, tutaj jeszcze w remizie mogą być. W remizie mówi. W remizie to potencjówka podobno. Mamy za domu, co chyba zlokalizowałem z księgą. Jak nie ma komendy, by się rozdzielać, to macie tego nie robić. Plecaki. Nie ma tu pojazdów w tych hangarach. Hotel jest goście do nas. Ktoś się odesłał do rozbrojenia chyba. Ach ja, wmieni jednorazówkę na tego Aneava, ja też. Mają też jakieś lekkie czapki czy coś takiego? Ja mam czapkę, jak chcesz. Nie mamy żadnego przezbrojenia, pojazdy są w półokrągłych hangarach przy C-130. Atrapa pocisk? Zostawić skrzynię w kolumnę za mną. Tu co jest tylko jeden Humvee stoi tutaj, nic więcej. W półokrągłych hangarach przy Herkulesie. Aha, dobra. Czy Humvee Hemd tu stoi? Szybko zobaczyć, co jest w tych skrzynkach do przezbroić. Ustawić się przy pierwszym hangarze z lewej. Zaraz pokrótce wyjaśnię jedną rzecz. Dobra, ustawić się w kolumnie przede mną. Fu, Feregu. Czekam, aż dojdzie jeszcze Stoniu. Czekajcie. Co wy robicie? Czołem. Czołem. Dostałem rozkaz dołączenia do waszej drużyny, jestem z rezerwy. Tak, wiem, ja nie myślałem, że... Tam z tyłu jest dowódca. Poczekaj zaraz, dowódca tu już idzie. Okej. Okay. Starszego sierżanta nam przysłali z rezerwy. Stoniu jest. A wy jesteście kto? Witam, zostałem przy... Przysłali mnie z rezerwy. Mam dołączyć do waszej drużyny. Przyjął, dołącz do mnie. Wysiak? Jestem. Tak? Jestem. Dobra. Czekaj, jeszcze raz dołącz było. Coś było nie tak. Jestem w drużynie. Nie wiem, ja cię nie widzę. W każdym razie... Widzicie go? Czy... Widzicie sierżanta Matpo jako członka drużyny, czy... Już tak. Tak, teraz jest. Teraz tak, dobra. Załóżcie sobie żółtą opaskę, będziecie jechać pojazdem ze mną. Przyjął. Sierżant Szakaliana na momencik. Słyszałem, że widzieliście jakieś skrzynki zaopatrzenia, jeżeli chodzi o mnie. Czekajcie, zgodę, tylko jedną rzecz muszę potwierdzić. Peridot, opaska niebieska, bo coś mi się nie zgadzało. Jeszcze raz. Słyszałem, że widzieliście gdzieś tu na lotnisku skrzynki niebieska? Ale ja jestem KM-istą u pana Dyniego.
Gdzie? Nie, KM-y są tylko dwa u Stonia. Dobra, teraz tak, Weron, gdzie jesteś? Są za tymi barakami tak. Na 160, tylko tam są same plecaki, Enlaw i jeszcze jakiś syf. Radia długie są tam. Ale masz lotnicze typowe radio. Szukam dla mojego strzelca jakiegoś... To idź tam, tam masz radio. Jakiegoś ciężkiego Yeah. A tam broni nie było. Tam broni nie było, tam są tylko radia. No to właśnie. My nic więcej nie wiemy. Mamy helkę transportową. Dobra, panowie. Sprawdzić każdy monoktowizję w kamizelce. Ja też. Założyć. Sierżancie, ja byłem u Paladniego jako zielony KM-ista. Bo Manik jest u niebieskich. Panowie, a teraz przydział już sekcyjny był rozpisany wcześniej i wygląda następująco. Ja, Pluskiewor, Stoniu, Manik, Perido, Drzywa, czyli niebiescy Paladyni, a Jokrenji zieloni. Okej. Okay. Coś się komuś nie zgadza? Opuść tą krowę. Dobra. I teraz tak, jeśli chodzi o przydział pojazdu. Pojazd w pierwszy. To pojazd MK-19 Garatnik Stoniu, sekcja niebieska. Pojazd transportowy z bananami Jaskiewor plus sierżant Matpo z rezerwy. Na końcu pojazd z M2. Przyjął. Czekajcie sekundę, muszę radio wyciszyć, bo... Będę teraz tym Achio. Ja też. To była dobra walka. Ja się wyłączyłem z nasłuchu na Paldyni, zdejmij się by tego hamlighta, czy ty to tam odpaliłeś, czy ta latarga taka mocna. Bo aż pali po oczach, a na kto wizji nie można założyć. Czy to... Dziękuję. Dobra, teraz tak. Ładować się do swoich pojazdów. Bo widzę, że MK-19 jest na końcu, także w stronie gdzieś na samym tyle. Jasne. Ja mogę prowadzić, chyba że chcesz, Achio. Nie, no może prowadzić. Manik strzela. No Paladyni będzie dowolny. Zieloni, jeden się załadował do jednego pojazdu. No już przesiadam się. Wyłączyć światło w trzecim pojeździe. Dobra, wyjechać z hangaru, ustawić się na prawo. Pojazd transportowy jedzie się zupełnie. No, oni mieli. Niebiescy, wyprzedźcie zielony. Macie jako pierwszy. Nie, my jedziemy drudzy. Niebiescy jadą jako trzeci. No, trzeci. Dobra, zanim wyruszycie, zatrzymacie jeszcze raz. No hej. Trzymaj, poprzesiądź się na kierowcę i rusza. Konwoj rusza wzdłuż trasy. Ścieżkę macie ostro na prawo, zielonie, odbijcie 90 stopni. Prowadzicie konwoj, ruszamy do Mike. Powoli, nie śpieszycie. Tak, mamy je załadowane. Wyłączyć światło drogowe i jedziemy na autowizję. No słychać. Jaką prędkość utrzymujemy? Pojazd pierwszy ustawiam. Czy
trzymać odstęp przynajmniej 20 metrów między pojazdami. Dla bezpieczeństwa w razie ostrzału rozjeżdżacie na lewo, prawo. Pojazd pierwszy lewo, drugi prawo, trzeci lewo. Aha, Stonia, autoryzacja przed ostrzelaniem z radnika jakiegokolwiek celu. Jasne. Nasi na drodze, uwaga. Uwaga, nasi na drodze. Nie mamy żadnego sapera w razie czego. Mamy. A jest, dobra. Zauważyć coś podejrzanego na drodze, to meldowe, zatrzymamy konwój, sprawdźmy. Teren górski ograniczy prędkość do 50 na godzinę dla bezpieczeństwa. Jakiś ruch chyba cywil przed nami. Żyje przed nami. Panie dowódco, przed nami jakiś cywil kuca. Tak. Tak, zginęło się po miejscowy. Ja. Miejscowy wariat. Zobacz się nie wysiadać. Żeby nie zgłaszać, proszę. Prawdy nie żyje, pojedź. Kędzi też. To Pelito. Czekamy aż pojadę się w gaszy.
Nie podchodźcie do pojazdu. Jesteście w środku, rozumiem, tak? Tak. Nie wchodzi na razie. To osłona jeszcze w obozie. To jest nasz wyszedł niestety, chyba Achy. Nie, ja żyję. Na frontę się połatać. Ja mam radę. I wyłączyć te lasery. Lasery oznaczam jakąś wizję. Chłopaki, też czytali? Jak ktoś ma bandaże? Też mam. Niezidentyfikowany kierunek, panowie, strzelaj do nas czegoś. Wjechaliśmy na minę, czy dostaliśmy? Tak, chyba mina, wątpię, żeby to było jakoś. Żyjecie w tym aucie? No też mi się tak wydaje. Tak, podpiedamy przed tutaj. Tak, żyjemy. Auto się nadaje, czy już gasło? Jeszcze jara się jara. Jeszcze się jara. Dobra, zgasło. Przydałby się medyk. Ale nie, co to kurwa było? Mina. No, to ta pa... Skiwo, dacie jadę naprawić tego hamwina. Spróbuję. Co, chcecie go kurwa jeszcze naprawić? Odsuńcie się od drogi. No trochę WD-40, taśma klejąca i będzie jak tam. Bandażujecie. Cholera, jechała tędy wcześniej jedna drużyna, jak oni nie mogli powygrywać wszystkich ładunków. Spoko. Znaczy oni mówili tam, że mogą dostawiać miny, nie? A przed nami nie jechała przypadkiem druga ekipa do tego Majba? Tak, tylko no. Że oni powiedzieli, że tu cały czas mogą dokładać miny, nie? Teraz tak. Stoniu, was jest czterech, zmieści się pięciu do waszego pojazdu. No. Nas tych jest trzech plus trzech, sześciu. Czekaj, może spierwał na pewno. Matwo, idź sprawdzić, do naszego wozu wejdziesz. Odczytamy jeszcze z tyłu na łopatę, ktoś wejdzie na ławkę. Czuję. Jak się zmieszczą dwie osoby, to będzie dobrze. Pewczy możesz. No już tego nie naprawicie, kurwa. Nie mam taśmy. Nie mam taśmy. Dobrze. Takim co, razie, co to było meldowane o jakichś strzałach, co gdzieś skąd? Nie wiem, prawdopodobnie 4 miejsca. 3-2-0. Nie śmiejmy się. Poleciał na dół. Tu Peridot, mamy wolne jedno miejsce. Nas była trójka, więc się zmieścimy. No, prowadźcie te pojazdy z tyłu. Oba. Nie, ktoś jeszcze do nich idzie. Dobra. Odprowadzić je pod ten wrak i na razie oczekiwać. Rozblokujemy ludzi, mam pewien pomysł. Z buta idziemy? Tak, będziemy robić tak, że dwa pojazdy będą ciągle w ruchu, ale przed nimi będzie określona ilość piechociarzy. Ja, Saper plus dwóch od ciebie stoni, jeden MG i strzelec. No ja bym poszedł do przodu. To możesz iść ze mną, zostawisz dwóch w pojeździe. Jasne. Weźmiesz ze sobą jeszcze jednego MG. No to tam mam, zostanie ten. Zieloni, w razie czego będziecie cały czas w transporcie. Czy MG wziąć ze sobą, nie? W jakim jesteś stanie, a ja przepraszam. Krytycznym. Manning, złaź z tego. Przyjął. Dobra, to Manninga weźmiemy ze sobą. Teraz ci wezmę medewak. Manning, idziemy z buta. Manning! Pożegnaj się z 50 calem. Tym MK. Hotel zgłoś dalej. A co ty masz za, co ty masz za giwerę? Nie celu. Krowę. To idziesz z buta. Jest tak. To zgłoś do Alfy. Ja idę z tobą, nie przejmuj się. Tutaj Alfa, potrzebujemy medewak na koordynaty 172016. Przez sekundę myślałem, że jebnęli tam flara, to tylko księżyc.
Otwier przyjęcie komunikatu. Ale rozglądajcie się na lewo, prawo, bo to... Nie jest bezpieczne zbyt. Mamy chwilę czasu, czy... Zbieramy się? To skoczę w krzak. Gdzie to dowódca? Co pani dowódca? Chwilę czasu jest, nie? Szefie! To co chłopaki? Rozstaw. Zgubiliście dach! Szefie. Dobra, rozstawić. Mamy chwilę czasu, dobra, to skoczę w krzaki tylko. O. Tapnij mnie w ramię, jakby musieli iść, dobra? Dobra. Żyła. Co? Weź na ten, na działko, na granatnik. Przyjął. Dobra, może Stoniowi lepiej powiem. Co? Tapnij mnie w ramię, jak będziemy musieli iść, dobra? Może być problem. A, no to nie. To będę czekał. Dobra, czyli rozumiem tak. Stonio, Manning, ja plus Saper idziemy, tak? Jasne. A i tak idziemy już z buta, czy jak? Nie, czekamy aż medewak przyleci, żeby załatać Ajo. Jest w krytycznym stanie, stabilnie. To ja sobie zapalę. Co, panie dowódco? Tak, macie chwilę, resztę nie opuszczę. Mi też. Stanowisko. O, to ja również. Mi też medyk by się przydał. Zaraz panowie po kolei, zmianami. Spodziewam się jakiejkolwiek zasadzki ISIS, więc... Leci medyk chyba. Albo i nie. Sam świetlik. Zejdźcie z tej skały. Właśnie chyba coś widzę, jakiś kontakt, nie jestem pewien. Kontakt Taliby 40. Odległość. Na wzgórz w połowie. Otworzyć ogień. Wszyscy na pod... Jesteśmy nieco bardziej na północ od was. Jesteśmy nieco bardziej na północ od was. W białym przedniku się zaczęliśmy. Kurwa, gdzie ty tych talibów widzisz? Widzę kontakt snajper talibski. Co najmniej dwa. Dwa kontakty, tak. Trzy. Chuj, ja nie widzę. Podajcie ja też. Z tej pozycji cztery. Chyba nie widzę. 40 z mojej pozycji. Mogę otworzyć ogień KM. Celowany. A tam, teraz widzę. Widzę. Może ich obrzucić granatnikiem? Nie. Obmawiam. No zaraz mi zjedą na pozycję. Będziemy likwidować te kontakty. Panowie, trzy kontakty pod wzgórzem prawie na samym szczycie. Odległość około 450 metrów. Cztery kontakty. Najprawdopodobniej okrążyliście raz i polecieliście bardziej na północ. Jesteśmy, nie wiem, gdzieś na południe. Musicie pokrążyć nad drogą. Zaraz znikną oni. Dowódca. Dobra, likwidować ich. Granatnik, otworzyć ogień. Odmawiam. Tylko broń ręczna i mowa. Ja ich nie widzę. Za późno zmożyliśmy, zdążyli się uczyć. Wychodzę w lewej, wychodzę w lewej. Próbuję? Masz śmigło na tak. Około dwóch kontaktów, azymut 30 od naszej pozycji. Powinniśmy dać sobie z nimi radę, skupcie się na lądowaniu i wysłaniu medyka. Jestem.
Dobra, zieloni, ustawcie się do mnie. Chyba nie wiem jak brzmi. Jesteś z nich, tak? O. Po prostu potwierdźcie śmigło X-ray, tak? No, was wspierać. Tak, X-ray. X-ray będziecie podbierać. O, hej. Dobra, Ajo, będzie kuło trochę. Za dobra. Dobra, panowie, na pozycję, bo się patrzycie, nie wiadomo na co. Macie tutaj może gdzieś jakieś dodatkowe magazynki? Mam tylko jeden. Przykro mi. Szefie, nie krzywdę ocenić, jakbyście lądowali po tych chłopakach. Czułem, sierżancie. Czułem. Wyjebał was tutaj wszystkich? Macie jeszcze jakieś kontakty tam na wzgórzu? Odmawiam. Odmawiam. Obserwować. Chłopaki, wszystkich was tam wyjebało z tego? Z tego kontaktu? Nie, wszystkich nie. Nie, wszyscy. A ktoś przeżył? Wszyscy. Kurwa, na szczęście. No bo sam Hamwik nie wygląda za bardzo do naprawy. Brakło nam taśmy, tak żebyśmy go naprawili. Jak chcecie, ja mam poprawę coś tam niby z mechaniki, także mogę wam pomóc. A ja powiedz mi, co się stało, że się tak odjebało? No, wjechaliśmy na minę. Wow, a ty jesteś w takim stanie, czy ktoś jeszcze? Chyba tylko ja. Nikt się inny nie skarży. Nie, no, znaczy jeszcze do podszycia są. No my też trochę. Kendri i Paladyni są do zszycia. A mogę sobie płoda, aby się stwierdziliśmy, że Paladyni. No to ja my najlepiej to wysłać do Polski, oni to zrobią. Słuchajcie, my siedzieliśmy w środku. Zapakować to na jak jakąś to wygląda, będzie być. I na złom wziąć. Ja myślę, że do Polski. A jeszcze będę. Tak ze dwie minuty się zejdzie. Panie pilocie. Zapakujemy Polakom, to sprzedam jako nowy, nieużywany Hamwik. Akurat ja słyszę, że to jest. Czy tutaj słyszę żołnierza Peridot? Amerykanie. Aha, to mi się otworzyło. Akumulator na handel jest. Dobra. Pan medyk powie, jak pan medyk załata, to będziemy zabierać się we dwójkę. Bo liny niechcący mi, popchnąłem się na linę i niestety spadłem z tobą. Koktus? Tak? Wy macie amunicję może? Odmawiam, mam tylko jeden magazynek przy sobie i to jeszcze w broni. Nie, Manik tu jest. Ach. Ja jestem tutaj. Ach. Nie wiem. Ale to jest piechoty, wybił tak od fotu. Zaczynam, nie skończyłem się, tak, trochę potrzebuję czasu. Przyjął, czyli. Przyjął. Nie, to już mnie a jest. Sierżancie, jak coś... Szefie? Sierżancie? A starszy szeregowy Koksus United... O kurwa, Ajo, mam dla ciebie rady taką życiową. Wraz z medykiem Nie wpierdalaj się więcej na minę. A ty chyba tylko ja tak ranny byłem. Chyba tak, przetłaczam ci krew. Okej. Okay. Także za daleko mi stąd nie uciekaj, będę do ciebie monitorował za chwilę. Połatany? Ajo, tak, potwierdzam. Teraz kapro kęci. Rozumiem, że Paladyni też ma przeparzenia. Tak, oczywiście. No jestem... Myślałem, że tylko Ajo jest w takim złym stanie. Czemu nie pochodzi tego wcześniej? Nie, Ajo jest w złym stanie, bo wyskoczył z pojazdu i był obok pojazdu się ja, a my siedzieliśmy w środku, więc nie jest nami także. Ale to się zgłasza, wy jesteście radni, tak czy się? Myślałem, że wyszliście z tego jakimś cudem bez szwangu, skoro nic nie było mówione. Ja zgłaszałem. O kurwa, chłopie. Jak ty z tego wyszedłeś cało? Ja ranny jestem, ale żyję. To jest tak... Po ile macie celowniki, wiecie? Obchnęlibyście jakoś te celowniki? Koksus, jak nie macie... Ja mam tylko taki średni. Przyjął. Dobra, kapral Kanji powoli będzie funkcjonował. Jeszcze chwilę tutaj sprawdzimy. Sami podoficerowie. Dobra, Matko, teraz tak pokrótce będziesz dalej kierować pojazd transportowy.
Z tobą jedzie cała sekcja zielona na pace. Okej. Przed pojazdem idę ja zostawiam z Superem oraz MG Manningiem. Lepiej nie wjeżdżać na minę więcej. Okej. Dobra, Kenji, nie uciekaj za daleko, prawo ciebie zerknę. Dobra, dzięki. Pan sierżant. Dobra, ręka się otworzyła. Jakim wy cudem w tym piekarniku przeżyliście? Szef się na HQ pyta. No właśnie, ten piekarnik tak kontrolowany, że jak wszystko wokół wybucha, to w środku jest bezpiecznie. Tylko na początku, jak jebnie, to tracić przytomność. No, albo zginąć można, jak ma się pecha i rannym być. A, czyli lepiej nie wychodzi. Ja byłem nieprzytomny chwilę. Pojadę, ale habiki to są pancerny wszystko. Aha, nie, dobra. Nie tykać. Najlepiej będzie, bo coś się stanie i będzie na mnie. Dzięki Bogu, że jeszcze są. Bo bałem się, szczerze mówiąc, że całe zaopatrzenie pójdzie. Kurwa, no mamy mało czasu, trzeba załatać naszych... No już tutaj sierżant. Dalej. Pan sierżant Paladyn już tutaj... Zasadniczo non-stop brakuje zaopatrzenia na outpostach, bo o ile w obozie są dostarczane regularnie zaopatrzenie, to w outpostach non-stop go brakuje. Wiem, bo tam byliśmy. No wiem, ale zasadniczo zrzucałem wam medyka. A, odrzucałem wam medyka, dlatego wiem, z Paladynim się chyba kontaktowałem. Kurwa, naprawdę, z wami... Dobra, widzę, że już zaszyty. Tak, to... jeszcze sprawdzę, co i jak. Z autopostem ja X-ray. Były dość spore problemy. X-ray z Guldarfy. Jak tam chłopaki po wpierdoleniu się na ID-ka? Fajnie. Polecam. Porwały was emocje? Autory z goście dla Alfy. Przyślijcie wolny śmigłowiec na 172.016, aby podebrać medyków. Magazynki pomogli, ale myślę, nie ma takiej możliwości, bo co? Czekaj, bo nic nie słyszę. I co tam będziemy żyć? Potrzebujemy amunicji, nie wiem, czy jest możliwość, jak przylecą po medyków. O, ale ty masz chyba inne magazynki niż mi. Ale ja mówię, tam jeszcze koksus i parę osób potrzebowało amunicji. Ja nie potrzebuję. Dobra. Spokojnie. No, dzięki. Cześć, panie dowódco. Znaczy, już rozwalam śmigłowiec, zaraz zobaczymy, kto przyleci. Panowie, jestem medykiem, nie strzelam. Na razie. Mówię pan dowódca, że mamy 6 km. No wiem, nic na to nie poradzę. Nie mamy wystarczającej ilości pojazdów, aby się wszyscy mogli załadować najprawdopodobniej. Chociaż kurwa, czekaj. Załadujemy się wszyscy, nawet z medykiem i tym... Do tego 5, do tego 6. Ona jeszcze, wy macie 4 miejsca plus jedno dodatkowe handiko uboczne. Do tego chyba 4. Stoniu, aby nie mitrężyć, ruszcie się we trójkę z saperem, najbliższe 150 metrów do przodu, sprawdźcie drogę. Panowie, yes. Macie tu 7 magazynków M-ki, bierzcie. Ja się poczęstuję. No ja nie, ja mam było przysłanie śmigłowca na 172.016, trzeba podebrać medyków, ja też się poczęstuję. Dobra, że oni są jak widzę gotowi. Zasadniczo w tym momencie dołączyliśmy się, że tak to powiem, na ten moment do Alfy. Oczekujemy, aż znajdzie się jakieś LZ, abyście mogli nas podebrać. Dobra, pan sierżant Paladyni gotowy? Sierżancie? Tak. A jak już wszystkich połatamy,
Kiedy będzie możliwość, żeby... Zaraz przylecą, się poniósł się. Dobra, przelegowała, ja gotowy. No, dzięki. Właśnie pytali o nas. 172 0 tak, gotowy. Okej, dobrze, fajnie, dzięki. Może rzucę dymy albo świetliki, żeby nas zobaczyli. No świetliki światło, świat. Panowie, nie macie rejestrobów? Właśnie, no sobie mamy. Mamy, ale mamy też światła w wozie odpalone. No jeszcze mam, nie wiem, kurwa, flagę. Nie wiem, co ja zrobiłem. Zobaczą was. A ty kadaj się, nie to ja ci pecha przynoszę. Siebie. Nie było się, no i wybuchłem. No właśnie, to chyba to... Trzymajcie się, powodzenia. No hej. Powodzenia. X no, rejestrowości, tak. Dobra, wyjedziecie za mną, tak? Prawdopodobnie tak. Dobra. 3, 4 osoby. Dobra, o, pomieścimy się. Panowie. Dobra, albo inaczej, zróbcie teraz mi test. Matko, załaduj wszystkich zielonych Iperidota do tego wozu transportowego. Chcę zobaczyć, czy wszyscy się zbawią. Dobra. Jak się was zmieści 5, to mam. Tu czterech. Oj, już nie ma miejsca. No tu czterech się mieści. Ej, ty, bo jesteście na dół. Z przodu masz miejsce. Okej. Jest czterech. Dobra, być. To my już ruszamy bardziej do przodu, co? Czekajcie, ja w posłanku, nie tylko nie widzę was póki co. No bo my bez zakręt i my na wzgórzu żeśmy wyszli. Spatrzcie na drogę, zaraz wybiegnę, bo powinniście mnie widzieć. Mamy jechać drudzy czy pierwsi? Jeszcze raz. Tu granatnik. Mamy jechać pierwsi czy drudzy? Jedźcie na tyle, macie granatnik. Będziecie w swoim razie, gdy coś zaatakował z plecu. Z przodu mamy MG i trzech strzelców. Przyjął.
Granatnik na tyle analizy i wzgórza po boku. Przejął. Kto za mną siedzi? Zdrowie, mamy cywili przed nami, 200 metrów. Halo? Tak. A, za tobą siedzi Achio. Jak kierowca mówi. Tak, kierowca mówi. Jak lepiej widzieć w nocy, to ten. Okulary ściągnął, przecież słoneczne. Nie, no widzę doskonale. A, korekcyjne takie. Mhm. Chyba, że tak. To sorry. Mówcie coś panowie. Ten cywil jest pomiędzy nami teraz, chodzi za hamwikami coś. Boję się. Przebiegał za nami. Za nami przebiegł. Ja wiem, ale... Słuchajcie. Chodźcie się tu. O, dobra. Podejrzany typ. Skasowałby. Pojazd przed nami na boku. Poboczu po prawej stronie, ostrożnie. Ja się bym bał tego pojazdu. Ja się boję tego pojazdu. No, trzymajcie troszkę z tyłu. Może być zasadzka. Zatrzymaj się, niech oni tam podejdą, sprawdzą to. Mogę im zaświecić długimi. Posnął, widzisz? Co tam mówmy się, tak? Znaleźć sobie na chwilę pozycję. Czekamy na raport sapera, nie podchodzi bliżej. Jak potrzebne światło, to wołać. Cywile przy pojeździe. Sprawdź wóz, później cywila, jeśli będzie rozmowny zamek. Coś. Na razie nic. Czysto. Rozmowny jest? W sumie to w tej ładzie można otworzyć bagażnik, może coś w bagażniku.
Być może, ale myślę, że jakby chyba czymś nie wykrył, to raczej ich nie ma. Idziecie tymi pojazdami? Nie potwierdzam, czekamy cały czas. Mówiłem, że macie ruchać. Pakujemy się. Ruszaj śmiało. Dawaj. Tylko ja tak z lewej strony. No z lewej strony, ja jednak się to budowałem. Skuli tego taliba. Może, żeby tego zera nie przejechać. Widzę, widzę. Cywil przed nami. Lewa strona drogi. Co macie tego cywila? Wczoraj tam będziemy. Serio? Czekamy, aż podejdą i sprawdzą. Dobra, podejrzewam. W środku lasu o 1:30, także... Hmm.
Średnia prowiza. Blisko trochę. Tak, większy odstęp to. No a Dawid ma tylko 56. Zobaczcie jako przepaść. Między mną a nim. No tak, 7 jest misja. Dokładnie, 7. A dzisiaj mamy 5 chyba. Piąty, czyli w niedzielę będzie następna misja. O 20 jak zawsze. No coś nic nie mówiłem. Kilka. Ten czas za pierwsza, ale będzie długa. Flara chyba nad nami. Flara nad nami. Flara nad nami. Rozproszycie z pojazdów. Teraz będę zostać na miejscu. Słuchaj. Sprawdzasz z góry. Dobra, przez moment myślałem, że tam jest kontakt. Mówcie się panowie, jak macie co. Powinniśmy. Na południu wybuchy moździerza, panowie. Coraz bliżej. Potwierdzam. Wsiądźcie do pojazdu, będzie na zgaszonych światach, ewakuują się stąd powoli. Przyjęło już. Zostać w ruchu. Ruszamy? Tak, potwierdzam. Jeszcze jeden. Stój. Niech ktoś AI strowa załączy. Jak tu nasi przylecą, żeby zechcieli. No, wszyscy. Powoli pojazd.
Ja się trochę boję. Ja też. Moglibyśmy już być w bazie Paladyni. Kto mnie podszedł? Paladyni. Ale spokojnie, to ostatnia górka i będziemy na więcej. Uhu, widzę te smugacze. Ktoś napieprza w naszą bazę. A to blisko jesteśmy. Tak, mówię, o taki zapis zaraz. Ostrzał. Cali wszyscy. Dwa kontakty z wołów zlikwidowane. Trzy kontakty zlikwidowane. Dobra, to woda. Widzę jeszcze jednego. Dobra, dym. Uważajcie, to może mogą być krzakan na stół. Znaczy na dziś. Tam nie żyje. To no już martwi. Trzymać ogień, strzelać do trupu. Zróbcie skan dookoła koordynatów 176045. Sprawdźcie wzgłuwa dookoła tej pozycji. Powoli kontynuujemy. Dobra, panowie, dobra. Helka nad nami. Nasza. Ładunek prawdopodobny, przed nami. Stój mi. Było blisko, no jest tam, widać ją. Z prawej strony. Tak, widzę go też. Potwierdzam. Musimy się pośpieszyć za opatrzenie się.
czy dla reszty. Wzięliśmy w ogóle dla nich zaopatrzenie, bo ja pana w tym pojeździe nie widzę. Co ty mówisz? Że bananów w Hambiku jakoś nie widzę. Bananów co? Bananów. One tam są, zaufaj mi. Kurwa, nie zjedź. Boję się. I tak XD. Spokojnie. Zabry chyba na swojej robocie się zna. A co to było, Ajlik czy mina zwykła? Nie wiem, to wróciłem właśnie. Widać majt. Panowie, widać już osadę. Yeah. Ostrzał. Daleko. Tak, widać, że ich atakują od północnych.
Co mi po kieszeniach grzebiesz? Śpijcie w tych autach? Nie śpimy, bo ktoś musi iść. No, jeszcze kawałek. 3:40. Po której mieliśmy tam być? W 6? No. Pewnie także. Made it. Dobra, na najbliższym zakręcie przy Hesko na lewo, panowie, wzdłuż ścieżki górskiej w górę. Wyłącz to światło za szybę, szan. Nasze śmigło nie żyje, daje popalić.
Może już powoli dyrmować na krok. Tam nie chcę nic mówić, ale jeden ciopaty z tej wioski obok non-stop się lpaczy na szuchelkę. Powtórz? No ciopaty się z tej wioski obok non-stop patrzy na naszą helkę, non-stop zalata za nią. Stoniu rozdziel ludzi na sektor, obstawiajcie. Jaśnie, palety nie weźmiesz swój. Gdzie zapakować te ramki? Tu pojazdem na prosto obok tego kontenera. Wiecie, między pachołki, panowie. Jasno już. Dowódca, tutaj jest rangefighter. Dobra, panowie, jeżeli to my obstawiamy bunt. Nieważne, obstawić teren dookoła, ja idę. Niebieski północ. Tylko nie wchodźcie w ten krzyżyk, pamiętaj. Przyjął. Yo, what's up, Tyler? Przyjął.
Mamy sojusznicze patrole na zewnątrz bazy. Pod murami. Dowódco, w dolinie na północy widzę jakieś tresery w kierunku naszego helikoptera. Co jest z czym? Nie widać przez te krzaczory, bym musiał wyjść i zobaczyć. No, może by znalazł. Co znalazłeś? Może by się znalazł, mówię. A. To widziałem tracery na 100% dochodzące z tej doliny na północ. Między 340 a 240. Nic nie widać. To widać? Jak to widać? Kurwa, gościu cały czas move up krzyczy mi. Pierdolnęło na północ.
południu, na południu. Tak, widzę dym na 180 na południu. Gdzie go widzisz? Tam wiki nasze są. Chyba jakiś hambik wybuchł, bo dwa hambiki są, trzeci wybuchł. Oh, I'm. Na pewno są to hambiki w konwoju, tak? Tak, tak jest. Oni są teraz w tej dolinie, gdzie myśmy tą minę znaleźli, tutaj, gdzie rozbrajali. Tutaj, w tym kanionie. Mam potwierdzone, któraś z drużyn miała eksplozję na drodze, wysadziło im hambiego na minę. Idę. Tutaj Alfa, nowy transport Bana, no przybył do Mike 2. Wyruszamy, co? Dowódco, wyruszamy w patrol. Wszyscy z biurka przy dowódcy. Niestety dzisiaj się trochę nabiegamy. Dobra, jeszcze mi chyba brakuje jednej osoby, czy już wszyscy? Dwie osoby jeszcze przebiegną. Dawaj zbiórkę tutaj przed bramą. A, trzech zielonych, czterech niebieskich. Dobra, trzy żółtych, ruszamy dalej. Zieloni lewą. Niebiescy. Starajcie się utworzyć w miarę dwie kolumny. Żółci, zieloni po drugiej stronie, równolegle niebieski. Nie podoba mi się ta piaseczka. Gdzieś po prawej ostrzał jest. Ostrzał. Do helki. Nie w naszym kierunku, w kierunku helki. Prawdopodobnie po drugiej stronie znowu z tego co meldujesz mi było. Dziwny pojedynczy strzał był. Tak, cholera, stracili rotory. Co stracili? Czekaj, rotor stracił. Wylądowali w bazie. Ta. Strzał. Niebiescy, chodźmy na drugą stronę. Sam. Full auto, panowie, full auto, pamiętajcie. To u mnie nie ma. Potrójne. Przy... Panowie, oczekujcie tu przy tych ruinach. Ruszę ze skiworem po resztę pilot. Przy ruinach? Osłaniali ruiny.
W tej miejscowości będziemy. Czekajcie. Idziemy na górę. Czekaj. Dobra, nevermind, ruszamy, tak jak mówiłem, macie. Moving in. Co? Clear. Nie wchodźcie, to znowu buchałkę będziecie grzebać. A jak kurwa tutaj siedzą? Ty byś tak siedział na dziedzińcu i czekałeś, kto ciebie strzelał? Ja bym to tego taliba zaresztował. Co siedzi na dachu. Gdzie on jest? W budynku jeden jest. Gapił się na nas. Stonio, połóżcie zaporowe na wszystkie kontakty wrogie wzdłuż murów, są już pod bazą. Tak, są pod bazą na wzgórzu. A to nasi. Chociaż to my, to jest nasz. 50, to nas. To nasi chodzą. No ja nikogo nie widzę. Skiworby. Od naszej strony pod bazą są tylko nasze patrujące jednostki. Ostrożnie, wiem, że już są wrogie pod murami. Otwieramy, a widzimy tylko tu. Panowie, mam taliba. A to jest nasz pilot tam, który lata? Po chuj ci kabura. Kurwa talibie. No ale kaburę miał. A to moda taka tutaj. No dobrze. Zobacz, na wszelki wypadek. Dobra, zostawiam go. Daj mi się rozstawić tutaj. Podejrzany mi się wydawał. Wybuchy w ścieży West 210. Wróć. 270, 280 odległość kilometr za szczytem. Jak przyjął? Przyszyją. Kurwa, coś mi zniknęło tam. Już ci mówię azymut dokładny. 55. Tak, coś tam lata. Ej, Kenji. 60 od nas przy tych... Tak. Tam był... Wiem, że tam nasz był. Kontakt ICIS pod bazą. Może otworzyć ogień? Spowali. Tak, to wróg jest. Jesteśmy pod waszymi zabudowaniami. Tam przed chwilą też nasz był, nie? No chyba już dostał. Oszczędzajcie amunicję, nie wiecie co będzie po drodze. Wstrzymać ostrza, mamy priorytet dostać się do bazy klim. Co się dzieje tak z moją amunicją? Moja krówka nie chce strzelać. Ale co, nie chce? Nie wiem. O, strzelę raz. Tak, widzi? Jest strzela. Boże, zablokowany masz. Nie. Albo się zaciął, albo zabezpieczony. Nie. A naboje są? Naboje są. Przeładowuję następną taśmę. Trzecią taśmę sprawdzę. A nie zaciął się? A nie.
Bo na zacięcie to przeładowanie nie pomaga. Wiem. Więc idziemy przed. Zatrzymajcie się, sprawdźcie, czy z ewentualnym miejscem na LZ być może dostaniemy transport helikopterem. Jest bezpieczny. Wyrzucę moją broń i spróbuj strzelić z niej, jeden. Dobra? Dobra. Olego, broń ci się... Na 300 jest górka, gdzie ma płatką powierzchnię, niedaleko, na 100 metrów, czyli... A co zrobiłeś? Nic. Strzeliło raz. No. No to daj mi po niej z powrotem. Mamy medyka jakiegoś? Niestety odmówiono nam wsparcia, po tym wszystkim ruszamy na zachód. To on naprawiłem, widzisz? Do widzisz, baski, naprawiłeś, tak? Jesteś magikiem. Dzięki. Aura, ruszamy panowie. Słuchajcie. Ranny jesteś kolejny? Ranny, no, ranny. Mat poranny. Kto jest ranny? Mat poranny. Gdzie jest? Zajmuję się już. Niebiescy, idziemy już. Na stonie wy już ufacie, zaraz tam gonimy zresztą. No, dokładnie. Chcę się przyznać, ale się poślizgnąłem. To będzie to samo być. Zbyt już znajdę. How can you? A tu został jakiś pilot. Dzięki panowie. A idzie, dobra. Nie jak już, tylko najlepszy. Jeżeli bardziej zmian. Dobra, połam tanier, kontynuujemy za wami stąd. A dużo tu talibów? Stoniu, zaczekajcie, gdy ruszycie na szczyt tego zguba, na który właśnie wchodzicie. No my tam poczekać na szczycie, czy teraz? Tak, poczekajcie, gdy ruszycie na szczyt, jesteśmy w drodze, widzimy was. Jasne. La 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 la. Ja stąd dieselkę mam także. Five,
tam prześcieradła. Dobra, nasi dobiegają. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę i koniec tego piekła. To idziemy, nie? Co? Normalnie kontynuuję. Jest tak. Strasznie, strasznie pierdolnie się zrobił. Na całym kącie. Dlaczego? Straciliśmy łączność z Bravo, prawdopodobnie straciliśmy całą drużynę. Straciliśmy śmigłowce, jak piloci są z nami. Dokiną właśnie chyba w tym momencie dozoru zaopatrzenie z tego co widzę. A drużyna Szoka? Oni chyba jechali drugim konwojem do Majka, nie miał pewności co się z nimi stało. Łączność czasami z nimi jest, czasami nie ma. Z tego co wiem to chyba oni stracili jednego Humvika. Czy moment? Czy oni chyba pierwsi jechali, nie? Ale nie wiem, czy oni drugi raz tam nie pojechali po to. Bo jak jakieś Humvicki straciliśmy na drodze, to na pewno nie było Bravo. No. To już mogło być tylko Charlie, bo Bravo było na froncie kursu klasyki. Z tego co wiem, Charlie potem stamtąd ewakuowano i się uspokoił. Przynajmniej tak to odebrałem. Tak, żyła ma jeszcze energię. Opie, ten to nic dzisiaj nie robi. Powoli by trzeba było odbić chyba, bo... Nie, jeszcze nie. A w którym kierunku będziemy odbijali? Północnym. Właśnie jakieś GPS-y, czy jakieś takie szale? GPS-y? Nie. Jak mamy iść pilotowym pasem, to trzeba trochę tam. No na tym wzgórzu będziemy odbijać. Ten helikopter tak lata i lata, mógłby przynajmniej nas zabrać, nie? Myślę, że to po prostu chodzi o ten nowy patrzeć. I chuj, helikopter dostał pewnie. Skąd wiesz? Nie słyszałeś tego wybuchu? Nie. A był. No i bananem też właśnie sprawa panu. Ale to mógł być moździerz. O! Ja teraz słyszałeś na pewno. Teraz to był moździerz. To patrzcie jaki idealnie tego wytimingował. Alfa zgłasza. Panowie rozejdźcie się trochę. Jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi, teraz będziemy odbierać na siłę. Czekajcie. Czekaj. Stać! Kontynuujemy, moździe wylatają w naszym kierunku. Ruszacie, rzuci, rusza. Idziemy tam pilotowi, powiedzcie.
szczycie nie mieliśmy na północ odbić? Mieliśmy się na północ odbić? Sami będzie. Jeszcze, na nich, jeszcze. Tak, to jest to z góry dopiero przed nami. To dopiero na następnym. Tamtędy będziemy raczej szli już, wiesz. Ajaj. Dobra, jesteśmy na szczycie, odbić na północ. Tak. Widzę kamp na 340. Tam. Kampki. Widzę, że nasi tu byli, bo okopy. Aha. Uh-huh. Dlaczego zostałem pilotem? Gdzie ty ten kamp widzisz? Tam. Nie widzicie go? Widzę. No oni mają pizdy na oczach. Co jest? No to szepie też. No ja pizdy nie ma, bo mam nowe soczewki. To chyba ciulowe to soczewki. W dupę sobie wstać, no może będziesz lepiej nie widział. O, Veronus. O, cześć. Ja bym kto się rozbił? W ogóle? Kto był pilotem? Czego nie widzimy? Mgły. Który pilotował? Mgły? Aha. Mgła jest daleko. No tak. Około 2 km. No to za 3 km masz kampino. No to za kilometr będę widział. No, to mówiłem, że ciulowe soczewki. Nie, nie dać, że kurde. Mówię mu prawdę, to się jeszcze ze mną kłóci, no. Ci tam mają imprezę, Sylwester, no. Tam centralnie nie idziemy. Nasi na prawo odbiją, na lewo odbiegną. Trochę. Na lewo nasi biegną. Ja musimy dotrzeć na to w górze przed
nami, dopiero wtedy są. Jasne. Na to. Telefon. Tu tego wzgórza, tak długo aż do drogi. Ty, pilot, bo teraz kulkę dostaniesz. No nie będzie tyle biegał. Forest Gump, kurwa, się znalazł. Drugi śmigłowiec się rozbił w Mike. Brakło wachy, czy co? Również zostali chyba zestrzeleni, dostali po rotorach i spadli, wygrać mocno. Drugi? Nie wiem, czemu tam latali. Bo zaopatrzenie tam ciągle dociera. Ale drugi spadł? Właśnie dojechało tam brawo i ładowali swoje banany. To jeszcze brawo by zeszło. To może lepiej niech ich zabiorą. Drugi śmigłowiec spadł? Mamy już tylko jeden śmigłowiec sprawny. To może lepiej niech on tam wyląduje, niech zabiorą i niech przylecą. Nie no, mamy dwa śmigłowce jeszcze. Jest nisko. A tam jest ta baza. Yes. Halo, halo. Check. Whisky. X-ray. Ani, gdzie ty jesteś? Ej, dobra. Kuba, na samym tyle. Aaa, opierdalacie się. Tak trochę. Odmawiam. No, to na pewno. Dobra, panowie, trochę przed nie będziemy lecieć. O kurwa, mamo. To było blisko. Sierżancie, możecie nadać przez radio dla... Ale nie widziałem gdzie. A nie, to było blisko, chodźcie szybciej trochę. Pod nas podlecieć i przetransportować nas na lotniska. Mi prosiłem i tego nie zrobiłem. X... Mają wawnie w stanie. Pani? Gdzie tu wali tak, za nami? To było blisko was to wyjebało? Potwierdzam. No to panowie, sprężaj dupę. To na tyłach naszych. Tak, niebiescy tam stoją. Nie robimy nic bo innego. Nie widziałem. Idźcie. O kurwa! Ja ciągle bliżej. Czekajcie chwilę, bo spierdolałem. Nie możemy rozmawiać. Ten jak biegnie. Pilot. Czołem, czołem. A wam gdzie się tak śpieszy, Bedbeolin? Co? Mi? Z tego moździerza. Daleko od moździerza. W sumie ja. O mój Boże. Niech poczekają na nas. Whisky, X-ray. Czy ktoś mnie słyszy? Jakiś lotnik? O kurde, moje kropelki. Veronus. Nie. Janki. To co idziemy drogą, ty nie. Jest... Dobra, mimo wszystko jednak trzymajmy się drogi, bo takie były faktyczne. Jest. Jakiś odstał z miasta. Skąd z tego miasta? Z drogi na zachód. Przed nami tam. No coś wali, słychać.
twierdzą były jakieś strzały. Dawać zieloni, dawać, nie ociągaj. Paladynie, zatrzymaj się. Jakiś pojazd słychać? Czy wy ruszacie, mówię o pilot. Pojazd! Helkę słychać. Łada, 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 jedzie, łada, jedzie drogą. Z tyłu łada. Jedna osoba cywil. Zignorujcie miejscowi wokół bazy mieszkają. Skupcie się na tych kontaktach, prawdopodobnie ze wzgórz albo z miasta przed nami. Panie dowódco, tu miejscowi to też się wysadzają i tu... Ten się nie wysadził. Za daleko miał do ciebie. Będziemy przechodzić tą wioskę? Czy omijemy ją? Będziemy przechodzić przez nią przejść. Aczkolwiek powinna być zabezpieczona jako sojusznicza. Wiadomo czy jest. Ja rozumiem. Powinno kilka być rzeczy, tak samo na projektowaniu. Stanie dogoniać raz? Tak, jestem tu na tyłach. Dobra. No bo moi już tutaj sipią, manik przecież tyle kilometrów przebiegł. To chwilę do bazy jeszcze wytrzymałem. No tak, ale dziwne trochę, powiem szczerze, bo to czarny, no to powinien bieg, umie dużo biegać, nie? No, za dużo nakarm. Uwaga, pojazd zawraca. Paladyni, powtórz. Pojazd zawraca. Zróbcie mu miejsce na drodze, zejdźcie najlepiej na prawą stronę. A jakoś zimnie jedzie, co mi się wydaje. No, skrótem ciśnie. On jedzie pod... Górą jedzie. Na skróty. Moja jedzie na skróty, więc uważajcie, żeby... Tam, z górze jedzie. Na północy. A co do niego szczerze? Whisky jest już raz jeszcze? Uważajcie w tej miejscowości. Kontakty z miastem jakieś prawdopodobnie uzbrojone. Kontakty uzbrojone z miastem, tak twierdzę. Jak dojdziemy do bazy podejmiecie... 270. Klify za miastem, kuprogi kontakt. Przynajmniej dwóch uzbrojeni standardowi żołnierze ICE. Tak, kontakty widać. 270. Dobra, my tutaj odlewy. Zdjęty? Jeden. Zdjęty? Gdzie byli? Na 270. Na tym daleko. Odlewy niebieskie. Trzymaj się blisko. Będziemy niebezpieczyć chłopaków. Nie idźmy na front, bo na kamizelki nie mam. Idziemy w drugą, to tędy. Przed nami są jeszcze kontakty, strzelają do kogoś. Do Helgi chyba strzelałem. Gdzieś na 330 chyba. Mój rekonstrukcja trupa dla nas w górze. Proszę? Chodźcie do centrum miasta. Kierunek mniej więcej 320. 20. Dwa kontakty prawdopodobnie przywrócili za skałą po prawej. Za tą skałą?
Z lewej. Martwy, kurwa, martwy. Z pewnością. Ty paladyni, bo na jeszcze jeden, na 320. Teraz profit się lepiej. Dobra. W bazie nasi. Nasi są z tyłu. I w bazie też. Na tych bunkach. No już wracają. Po dotarciu do bazy, tak jak wcześniej, wszystkie jednostki rozstawiają się po obozie. Stonie paladynie, rozstawcie ludzi. Przyjemnie. Niebiescy, znajdźcie mnie. Bierzemy południe. My możemy odstawić KM, a nie chcecie. Nie, nie, ktoś obstawi tą M2 w razie czego. Jadę się spotkać z dowódcą bazy. Zielony nawet do środka i lecimy na południe. Jedziesz na te bunkry tam do środka. Paladyni? Tak, do bunkry. To jedź na bunkry, my tu bramy obstawić. Tu jakiś dowódca bazy? Tam chyba heczki. Niebiescy, tutaj mam obstawić główne wejście oraz górę na 340. A niebiescy? To obstawiamy główne wejście. No ja już jestem na wejściu. Byłem. No hej. Matko, Skiewor, dołącz się na główną bramę, obstawiacie wzgórze na północy. Przyjął, potrzebuję medyka. Czołem, sierżancie. Sierżant z hotelu? W Estonii, paladynie, rozrugujcie ludzi, wedle uznań. No jest na bramie. No już zostawmy sobie to. To tak, jesteśmy tu do dwóch pilotów. Proszę ja nie dawać na... Mamy maszynę na lotnisku, potrzebujemy transportu. Dobra. Transport, słuchaj. Sierżanta wygięło coś na prawo. Tak lepiej? Tak. To już się tutaj, ja wejdę do drugiego bunkru. Dobra. Czy jakieś pociski? Manany. To no i są amunicja, są granaty. No to tak nie potrzebuję tego wszystkiego. Mam sobie opaskę zaciskową. Jeśli plecaki są szturmowe, to by też nie potrzebne. Powiem ci, że wszystko jest, no, oprócz broni. O, fantastycznie. A jak tam jesteś w tym drugim śmigłowcem? Bo słyszałem, że drugi się... Słyszałem, że drugi się... La 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 la. Panie, jak ktoś się zbliża do bramy, meldujcie, nie? O, super, bo już myślałem, że ja mu zajebił maszynę. Stapel jest, ale... Nie, nie.
A te skrzynki te wszystkie to puste są, czy macie banany tutaj? Kontakty, główna brama. 315 wysoko. Manning? Tak, widzę. Ja nie mam problemu. Dobrze. Tylko problem może być. Problem może być z tym. Z tymi śmiechami. Widzisz ich? Ja tam daleko na 320. Manning, ile widzicie kontaktów? Widzę tylko jednego. Ja widziałem dwóch. Dwa były. Potwierdzam, że kontakty widoczne. Znaczy, mam teraz ogień. Jeden zdjęty. Jeden leży. Nie, żyje. Drugi leży. No, jak to mi tak akurat zmienia? Ma wiem, ten przy drzewie jeszcze żyje. Uważajcie, Manik tam od nas... Manik od nas jeden spadł z tego, z... no... Gdzie? Z muru. Uważajcie, na 320 jest dwuosobowy patrol nasz. Powtarzam, 320 gdzieś tam był nasz sojuszniczy patrol. Jak ktoś to w szynce zaopatrzenia jest amunicją, więc możecie śmiało wypełnić. Czysto na razie. Alfa z głowy. Ostrzał north. Ostrzał east, ostrzał... Twierdzą tracery i... Ajo, Kenji, przenieście się na east, na wschód. Przyjął. Czy jeszcze większy east? Kurwa, mań to Ferida, to nie podchodzą do mnie, jestem na dole. Na rogu. Co to znaczy, jesteś na dole? Mówiłem, że spadł z wizyczki. Gdzie jesteś na rogu? Na rogu, nie mogę biegać, bandażuję sobie nogi. Który kierunek? Daj chwilę. North East, South East, który? East, North East, North East. Jestem na rogu North East, idę do wyjścia. Jeden do mnie, do bagich. Atakują od North East. Nie widzę. Też nie. Gdzieś na 20 strzały. Nie wiem, ale z góry walili, czy z dołu? Chyba tam bardziej z dołu, jakiś taki wiesz, zejście bardziej. Dam radę. Chyba poszedłem tak. Wyszczenie i zejście od razu. Zapewnijcie jedną osłonę, idziemy odzyskać Peridot. Jak nas zobaczy Peridot, powiedz. Wejdę do bazy od strony północnej, jestem koło północnej ściany. Też tam jesteś, Igor. Na 170 kontakt. Tak, co były na istu, wyeliminowałem i tam było 4-5. To cywil. Ja nie widzę stąd. Ta, cywil, bez broni. No, ja widzę kłócę tam. Nie?
Na kucaku. No może, no możliwe. Ta, chyba na kucaku. Ta, bez broni. Dobra, na pozycji. Dzięki, chłopaki. Zostajemy tutaj, nie ma czasu. Kurwa! Wow, zraniło mnie. Nie wiem, czy tu medyk jest jakiś. Był jakiś, ale już się załatałem. Nie opierajcie się o ten, o bunkier. Znaczy o tą wieżyczkę, was zrani. A to jakoś pecha miałeś, bo ja się opierałem i nic. O, ale to różnie się trafia. Zaczę amunicję, bo gano. Okej, za czym czekamy? Nie trzeba. Za decyzją Hećka już będzie koniec. A jeszcze ktoś musi dotrzeć do tego, do bazy? Tak, potwierdzam. Brawo plus załoga, którego ze śmigłowców podaje, że X-Ray udaje się ostatnią trasą, którą przebiliśmy chwilę temu do Camp Kino. Ponadto nasza wata dopiero kończy się o godzinie 12, nie wcześniej. Póki co rozstawić się na pozycjach, oczekiwać. Odpierać ewentualnie kontrataki, macie zezwolenie na eliminację wszystkich potwierdzonych wrogich kontaktów. Peryder, wróć jeszcze z powrotem. No, łatany jestem. A tu sobie koleżka spaceruje. Gdzie? A, tu. Chyba się obraził i odwrócił się tyłem, poszedł. Coś wybuchło przy bramie. Też dostałem. Przy zachodniej bramie. Alarm ktoś załączył. Wszyscy chowacie w bunkrze. Wow, kałem tutaj, what the fuck? Tak, wywaliłem go, bo przeszkadzał. A. Żyję. Był alarm, że ostrzał, czy co? Nie, wałem w jedno miejsce cały czas. Czy pocisk poszło? Krew jest. O, patrywali się tu. Majnik tam na bramie, wszystko dobrze. Wiesz, się tutaj, bo widzę krew na podłodze. Dowódca jest przy mnie. No ja cały jestem. Dostaliśmy odłamkami trochę. Kenji cały. Przyjął. Sorry, ja wejdę sobie na górę. Wow. No błana.
I operacyjny 20 sekund. Okej. Okay. A jeszcze godzina. Mhm. Czerwony dym, ta. Przed nami. Ktoś rzucił stąd. Chyba. Z tego tutaj... Mamy czerwony dym na east od bazy. Potwierdzam. Z bunkra gdzieś szepnęli? No właśnie tak. Idę zobaczyć. Nie wiem, kto to rzucił. Ja też nie wiem. Może to nie nasi. Dobra, jestem. Coś się zmieniło, pewnie nic. Nic, tylko dym mamy czerwony. A znika już. Skąd ten dym? Nie wiadomo. Nic, nic nie widać. Coś mi zjadło. Nie wiadomo, czy rzuciliście to biega na dym. No, popatrzmy, jak się dym rozwija. Nie, od nas chyba nie rzucał nikt. Może z tymi skrzynkami, jak widziałem, że przebija aż do tego bunku przed nami na drugim piętrze skrzynka też. O, dystrzelił. Dobra, to nic się nic nie ma, nic się nie dzieje. No nie, kto? Jeszcze 30 minut warty pan. To co ruszysz pan po tego magiego? Jakaś drużyna do nas tu leci teraz, czy jak? Nie mam żadnych informacji tymczasowo. Oni nie biegną naszą trasą, czy co? Teoretycznie powinni robić to samo, co my. Z tego co wiem, jedynie Bravo wraz z jakąś załogą śmigłowca albo do nas ruszył, albo zostało w Mike 2. Już sam nie jestem pewien, bo było kilka różnych komunikatów. Shubidua, shubidua, da-da-da, shubidua, shubidua, da-da-da, shubidubidua, shubidubidup.
Dab, 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 da, wa, 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 siubi, do. 2 na 10. Kurde, ile jeszcze? Jeszcze 15 minut. 15? Znaczy, no, to ja okręgałem, bo do 12 mamy tu siedzieć. A no. Ale to zleci szybko. Tak, na szczęście czas leci też szybko. Z operacji, a w nie wszyscy się zbiorą do ich ostatnich słów ode mnie. Co, koniec już? Chyba tak. Kolejny robaczyń. No to już mamy się zbierać. Tak, potwierdzam. Tak. Simba i wszystkich dwóch się kręcą po bieżącym zespołem. Nie, to nie też nie było. A no, koło trzeba. Jeszcze parę tygodni. Ostrza. Strzelają. Ostrza. Ten, a ten co tutaj był przed nami, napierdala w jakimś faktorze. Wygląda na to, że napierdala na sam. Te banany to już nie banany, tylko sok z banan. Koniec, proszę o to. Ciekawie, czy tak, ktoś użył na miejsce tak, moździerzy chociaż... Dobra, dobra, teraz tak, kilka. Mógłby pan krzyczeć? Już możecie iść. Już krzyczę, czekajmy, mogę ci głowę, co najpierw wylatuje po to powiem, bo... Tak. Ubiegły robota, żeby się przekrzykiwać zaraz. Jak się nie rozbijesz, to możesz. Co miało znaczyć? Jak się nie rozbiją, to mogę. A obowiązek? Podwozie. Podwozie. Podwozie, dziękuję.
Podwozie! No my wiemy, ale zwykle żołnierze nie wiedzą. Na spokojnie. Panie wiecie tam. Ja tu se Weronusa. Jak to dobra? Ja się boję. Zrobię do przodu i będzie dumnie. Ustawcie się do zdjęcia. Ustawcie się do zdjęcia. Rady nie chodź. O kurde, Jezus Maria, co jest? Ja stoję tam. Do zdjęcia. Dziękuję bardzo za tę misję. Było parę problemów, ale daj się radę. No, ale tak powiem, nie wiem, panowie, się wynudziliście, no niestety nie dało się tego inaczej zrobić. Traciliśmy tego Humvika, że nie mogliśmy zabrać żadnego innego, byliśmy musieli lecieć z buta. Potem nie odbyliśmy pełnej służby na Mike 2 i musieliśmy również ewakuować się stamtąd. No ale niestety na to nic nie poradzimy. Misja była jaka była, bardzo mi się podobała, wiele fajnych elementów zostało wprowadzonych, mimo że jeszcze nikt chyba niektórych rozwiązań nie wprowadził nigdy. O czym? Tak. O tych bananach? Nie, banany, ale wiesz, platformę masz na bunkrze za sobą, których nigdy nie było, takich kładki, te wybuchające drony, które mieliśmy w... No. W górach. Tu też były. Ale fajnych smaków, tutaj to nie wiedziałem akurat. Wszędzie chyba było. Dzięki. Dobrze się dowodziło. Że... Dzięki. To z mojej dzięki strony wszystkim. To wszystko. Dziękuję panowie. Okay. No, dzięki. To fajnie. Można zamykać.